Czołem, czołem, kromka zrosąłem. Witajcie moi mili w kolejnym materiale na moim kanale. Moi drodzy, jeśli zadać prawdę temu, co za chwilkę zobaczymy, to kolejnym battlefieldem będzie Battlefield 2143. Jednak należy pamiętać, że są to totalnie niepotwierdzone informacje, ale jeśli patrzeć na to od perspektywy takiego kontrolowanego wycieku, to może coś być na rzeczy, bo internet battlefieldowy w tym momencie no huczy. Tyle mogę w tym temacie powiedzieć. I dziękuję tutaj Magikowie2151, dzięki któremu dowiedziałem się o tym, że, że coś takiego jest. Taką informację pierwszą zobaczyłem w komentarzu od niego. Link do jego kanału na YouTubie macie w opisie. Także moi drodzy, o co chodzi? Wyciekł mail. Testera, który podobno testował wersję Battlefielda 2016, czyli tą wersję Battlefielda 2143 aktualnie w wakacje 2015 roku, i ten mail wyciekł. Także moi drodzy, w tym momencie go widzicie, a ja pokrótce Wam omówię tylko i wyłącznie, co się tutaj dzieje na język polski w takich szerszych ogólnikach. Jeśli chcecie sobie to przeczytać po angielsku, to po prostu zastopujcie materiał, a my idziemy dalej. Poniższe informacje, tak jak mówię, są sprzed około pół roku, także niektóre z nich mogą być już to totalnie nieaktualne, ale warto zaznaczyć, że ta osoba podczas lata 2015 roku była wybrana jako jedna ze stu playtesterów zaproszonych przez DICE do Sztokholmu, aby testować wczesną wersję Battlefielda 2016 o kryptonimie Armagedon. Na pewno pamiętacie jak mówiłem o Armagedonie, o ścieżce muzycznej, o tym, że już tam coś się działo, było zapowiedziane na październik 2016. Taki był kryptonim Battlefield 2016 Armagedon. Podobno już nazwa została zmieniona na Battlefield 2000 143. I nasz kolego został rzucony na bardzo dużą mapę, 9 flag i uwaga, standardowe podobno 80 ludzi na serwerze podobno chcą sprawdzać coś, aby można było podczas beta testów upchnąć 120 żołnierzy. Xbox, miesięczne pierwszeństwo w DLC-kach i dodatkach, podobno 5-6 DLC-ków, to też bardzo ważne i pierwsza mapka, na którą grali, bo grali na trzech, była bardzo podobna do Operacji Zamieć z ostatecznej rozgrywki. Druga mapka to był taki postapokaliptyczny Londyn, jeśli chodzi o tryb gry, to był to oryginalny, no, oryginalny Titan Assault z Battlefielda 2142. Jeśli chodzi o całą scenerię i, i o to, co się działo na polu bitwy to oczywiście mieliśmy tutaj do dyspozycji pojazdy już z Battlefielda 2142. Mieliśmy po amerykańskiej stronie ten taki hover tank, czyli lewitujący czołg z Battlefielda 4 z ostatecznej rozgrywki. Po jednej stronie po amerykańskiej oraz po stronie azjatyckiej również taki występował. Był on wyposażony w pocisk APX w zoom i w tak zwany hyper velocity machine gun, czyli w machine gun, który strzelał no, bardzo szybko. Te pociski, które wystrzeliwał były bardzo ale to bardzo szybkie. Miał również ten czołg obracaną wieżyczkę, nie tak jak w Battlefield 4, bo w Battlefield 4 w ostatecznej rozgrywce te hover tanki są po prostu, mają przyspawane do, do całego czołgu. Były również mechy z Battlefielda 2142 i posiadały one podwójne działa 25 mm po obu stronach. Mieliśmy także do czynienia z helikopterami, tak zwanymi Apache'ami 2143, roboczo nazwanymi przez naszego kolegę, który teoretycznie tego maila tutaj popełnił. Czy to jest prawdziwy mail? Tak jak mówię, trzeba na to patrzeć z perspektywy, ale warto wziąć pod uwagę, że coś takiego może być. Był on uzbrojony w działo. 30 mm, a strzelec posiadał rakiety towy, czyli inaczej niż w czwórce. Jeśli chodzi o jety, były bardzo szybkie, można było kontrolować prędkość od zera praktycznie do prędkości maksymalnej i można było startować pionowo. Też warto nadmienić. Jeśli chodzi o pelotkę, to podobno w zupełnie odmiennym stylu, zrobiona niż ze czwórki, wymagała skila do strącenia i była bardzo, ale to bardzo. Lekko uzbrojona, jeśli chodzi natomiast o Amtrak, to był on bardzo, bardzo mocny, bardzo ciężko opancerzony. Potrzeba było aż pięciu rakiet do strącenia go i posiadał małą wyrzutnię pocisków. Testowano trzy mapy, co do żołnierzy to nie posiadali oni jetpacków, movement był typowo battlefieldowy, byli wyposażeni w coś co wyglądało jak M416, futurystycznie wyglądający pistolet, futurystycznie wyglądające defibrylatory oraz airbarst rifle czyli coś podobne do tego airbursta który, który jest w Battlefield 4 jest evolution, jest ono podobno lepsze i odnośnie tego movementu i odnośnie klas to jest podobno pięć klas postaci. Jedna była dostępna, wszystkie inne były niedostępne. Także moi drodzy, jestem bardzo ciekaw waszej opinii, tak jak mówię, to jest mail, który teoretycznie wyciekł. On mógł zostać spreparowany. To mogło zostać wysłane od tak po prostu, żeby zapełnić jakąś lukę, ale pamiętajcie, że że zazwyczaj takie rzeczy nie dzieją się przez przypadek. Jeszcze raz dostaniecie tutaj tego maila na teraz, akurat na ekranie. Ja jeszcze Wam podlinkuję filmik Mestre, który również się tym tematem zajął. Także możecie sobie zobaczyć filmik z jego perspektywy i z tym, co on ma na ten temat do powiedzenia. Dajcie mi koniecznie znać. Co Wy na ten temat sądzicie? Czy Battlefield 2143 jest tym Battlefieldem, na którego czekacie? Bo jeśli to ma być prawda, to ja nie jestem jakoś mega super zadowolony. Także moi drodzy, dajcie mi znać, co Wy na ten temat sądzicie. Czy jesteście usatysfakcjonowani i czy będziecie grali w Battlefielda 2143, jeśli ten mail okaże się prawdą? Tylko pamiętajcie, że to wszystko są tylko i wyłącznie. Plotki niepotwierdzone, ale warto mieć na nie oko. Pamiętajcie, Kromka gada radzi, nigdy was nie zdradzi. Zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania i do usłyszenia w następnych materiałach. Trzymajcie się. Pa pa.